Siema, ja jestem Koza, to jest kanał Koza Stream, a to kolejny odcinek naszej cudownej kariery Nude, która całkiem wam się podoba z tego, co widzę na YouTubie, po tym, co już jest powrócane, więc bardzo mi miło, a jeżeli chcielibyście być podczas tej kariery na bieżąco, na żywo, to oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie na twitch.tv/kozasport. Tam te odcinki nagrywamy sobie na live'ach, ogólnie dużo się dzieje, możliwe, że w tym momencie już na streamach zaczęte jest jakiś Road to Glory, wiem, że jest późno w FIFA, ale wydaje się, że to jest ciekawa sprawa, żeby teraz się pobawić jeszcze troszeczkę. Dużo fajnych rzeczy staram się od poniedziałku do piątku wam dawać, więc wbijajcie, no co mogę wam powiedzieć. A teraz słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego jak przejść do tej kariery, tak więc zobaczmy w takim razie, jak to będzie. Co my tutaj mamy? Puchar Mistrzów, no tak, bo wy nie wiecie o tym, czat wie, gdybyście byli na czacie, to byście wiedzieli, na streamie oczywiście, że rozpoczynamy tutaj trening, bo oczywiście jesteśmy w nowym, musimy słuchajcie... Więc słuchajcie, musimy... Przepraszam, zacząłem czytać czat. To jest najgorszy wstęp w historii, prawda? Jakby nie wiem, czy zrobiłem gorszy. To już chyba mamy nowego kandydata. Ale tak zupełnie teraz wracając do tematu odcinka. Jesteśmy, słuchajcie, na uprogu nowego turnieju przedsezonowego. Jesteśmy w Holandii z prostego powodu, a mianowicie takiego, że będziemy rywalizowali z naprawdę fajnymi drużynami, które oczywiście dzięki temu możemy sobie przeskautować i ten scouting, miejmy nadzieję, da nam paru ciekawych piłkarzy, no bo przypominam, że oczywiście mamy wybrany, jasny kierunek, w którym chcemy drużynę budować, czyli oczywiście są to zawodnicy słowiańscy, ale jeżeli przeskautujemy sobie Ajax, Utrecht czy też Soton, no to wtedy możemy też kogoś do siebie pozyskać i nie widzę z tym żadnego problemu, zresztą wy też nigdy nie widzieliście żadnych problemów z tego typu rzeczami. Tak więc, no nie pozostaje nam nic innego jak wgryźć się w początek tego sezonu i też do meczu z Utrechtem jeszcze nie chcę nic robić, przyznam szczerze. Dopiero po meczu z Utrechtem zaczniemy się tutaj bawić w jakieś bardziej transferowe, skautowe rzeczy z jednego prostego powodu. Słuchajcie, chcę, żeby wiecie, jak zwykle się te wszystkie procesy początkowo sezonowe nam przemieliły. No i wtedy też nakreślimy sobie plan na to okienko transferowe. Tak więc odcinek powinien być ciekawy, jeżeli tak uznacie, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Nie powiedziałem tego na początku, teraz już pewnie nikt nie ogląda tego odcinka w tym momencie. Dramat. Jaki budżet, pytacie czat? Zaraz zobaczymy właśnie budżet. Chciałem właśnie tylko, żebyśmy zobaczyli, co się tu dzieje. Zrealizowaliśmy nawet cel. Dobra robota, więc to jest piękna sprawa. W ciągu 3 sezonów mieliśmy zwiększyć wartość klubu. Już teraz nam się to udało. I budżet transferowy to jest 12, a w zasadzie prawie 13 milionów. Oczywiście, ten budżet jesteśmy w stanie znacząco powiększyć, sprzedając na przykład takiego zawodnika jak Bla, który jest piłkarzem... no bardzo wartościowym, ale nie wydaje mi się, żeby w tym momencie był to dobry pomysł, żeby się go pozbywać, więc musimy się zaraz zastanowić, jak to wszystko powinno wyglądać. To co najważniejsze, zobaczmy, czego wymaga od nas zarząd, no bo to jest jednak istotne, żebyśmy tutaj spełniali ich wymagania. Tak więc tak, sukces międzynarodowy jeszcze nas nie obowiązuje, mamy zakwalifikować się do Ligi Europy, sam chciałbym bardzo to zrobić, ale może być problem z tym, no i jakby trzeba patrzeć tutaj realnie, że no, że może być słabo, nie? Że może być słabo. Potem Puchar Krajowy 1-16 to jest do zrobienia. Cele finansowe obydwa mamy zrealizowane. To jest super sprawa, że tutaj możemy rozwalić całą gotówkę, jaką mamy i nie musimy się martwić. Zwiększ liczbę posiadaczy karnetów o co najmniej 10% pojemności, czyli tu musimy dobrze grać. Niestety juniorów nam się nie udało. Że co? Wydaje mi się, że ten cel z dwoma zawodnikami nam się udało już zrobić. Jakby wydaje mi się, że... wydaje mi się, że to zrealizowaliśmy, tak szczerze. Mam takie wrażenie, że my to naprawdę zrealizowaliśmy, ale dobra. No i jeszcze rozwój 3 juniorów. Z tym będzie mega trudno, no bo sami wiecie, jak ci nasi juniorzy wyglądają ostatnimi czasy, że po prostu jest słabo z tym. No dobra, tak więc teraz czas przejść do przejrzenia sobie składu i zbudowania jakby no, listy transferowej tych zawodników, którzy mają odejść. Przede wszystkim Denis Petrić jest zawodnikiem, z którym się żegnamy i co do tego nie ma wątpliwości. Rafał Gikiewicz jest zawodnikiem, którego ściągnęliśmy sobie niedawno i to jest ktoś, kto ma stanowić tak naprawdę o sile tej bramki w tym sezonie. Brat jest zawodnikiem, którego także będziemy się pozbywali, bo nie widzę dla niego miejsca w naszym klubie i składzie, tak samo jak
miejsca na rozładowanego pada, dlatego musimy go podłączyć jeszcze raz. Świetnie. Tak więc brata oddajemy do listy transferowej. Jakub Markowicz jest zawodnikiem, którego będziemy bardzo mocno w tym sezonie rozwijali, tak więc on u nas zostanie. Balas Mario wykazuje wielki potencjał, ale jakby mam tutaj wybór tego Czecha i Chorwata, no i widać, że jakby ten Czech jest dla nas zdecydowanie lepszą opcją do rozwijania, bo jest po prostu już teraz lepszym piłkarzem, więc Jakub zostaje, Mario odchodzi. No i jest tutaj Dupe, którego także oddajemy. No i Alban Lafont, to był mój błąd, nie będę ukrywał, że Alban Lafont był zawodnikiem, którego jakby myślałem, że to wypożyczenie kończy się w tamtym sezonie, ale to wypożyczenie kończy się już teraz. I nie będę ukrywał, słuchajcie, ja wolę postawić na Gikiewicza. Lafont sportowo absolutnie się nie bronił, więc Gikiewicz nie będzie grał gorzej niż Lafont, a zejdzie tutaj nam się, zmniejszy nam się tutaj lista płac, 165 tysięcy stać nas na to, a sytuacja tutaj, jeśli chodzi o bramkę, nam się wyjaśni, tak więc bierzemy sobie i pozbywamy się czat Lafonta, bo on i tak, ja nie chcę, żeby on grał tak naprawdę. Chcę, żeby mógł grać, będzie grał Gikiewicz tutaj. To był może błąd, że go ściągnę. Znaczy to był błąd, po prostu nie dopatrzyłem. To było przeoczenie, bo myślałem, że Lafont po prostu odchodzi po tym sezonie. Ale po co nam Lafont, który zbiera 15 tysięcy? On zbiera, słuchajcie, 15 tysięcy tygodniowo, zagrał tragiczny sezon. I z typa nie mamy żadnego pożytku. A Gikiewicz, który przyszedł, to co, będzie siedział na ławie? I kiedy będziemy ogrywali też tego młodego Markowicza? Więc wydaje mi się... że lepiej po prostu Lafonta, inaczej, dobra, wydaje mi się, że po prostu Lafonta na razie zostawimy, ale on nie będzie grany, będzie grał Gikiewicz i będzie grał Markowicz, po prostu Lafont będzie wysoko ocenionym bramkarzem rezerwowym i straci miejsce w składzie, taka jest prawda, bo tutaj już bez sentymentów do niego podejdę i tyle. Jeśli chodzi o lewą obronę, mamy oczywiście młodego Karbownika, którego będziemy starali się porozwijać. No i tutaj naprawdę Polak będzie musiał przycisnąć w tym sezonie. Mamy Petrowicza, no z którym będziemy się od razu żegnali, bo z tego gościa, no nie sądzę, żeby coś było. Ja wiem, że jest 16-latkiem, ale ta ocena ogólna, no nie jest zbyt wysoka. Mamy oczywiście tutaj Traorę, z którym także chciałbym się pożegnać, jeżeli będę miał lewego obrońcę kupionego, bo oczywiście planujemy kupić bocznych obrońców w tym sezonie, ale... No ale na razie musi tutaj zostać, nie ma takiej opcji. Mamy również Iwana Dragojewicza, 17-latek, 59 oceny ogólnej. Nie wydaje mi się, żeby się rozwinął lepiej, ale na razie go sobie zostawmy, żeby mieć tutaj zabezpieczenie przede wszystkim w meczach przedsezonowych. Gwardiol oczywiście zostaje, wykazuje wielki potencjał, w formie jest nie najlepszy, ale on ma czas, żeby się porozwijać. Brankowicz, no nie, 52... No nie wydaje mi się, żebyśmy z tym chłopakiem mogli coś osiągnąć. Mamy oczywiście Nicolasa Palua. On zostanie, aczkolwiek jego pozycja w zespole będzie coraz bardziej marginalna. Tutaj głównym celem dla nas jest doprowadzenie do tego, żeby duet Popow i Gwardiol po tym sezonie już mógł być naszym duetem domyślnym. Peter, fajnie, że byłeś. Powodzenia w nauce. Trzymam kciuki, żeby dobrze poszło. Girotto zostaje oczywiście, bo jego potrzebujemy jeszcze w tym sezonie. Mamy oczywiście Fabio, który jest naszym prawym obrońcą, ale chciałbym, żeby to był nasz zawodnik rezerwowy po tym sezonie, więc prawy, lewy obrońca to są nasze priorytety. Reznik, no niestety, temu panu... No dobra, na razie nie będę dziękował, bo to może się nam odbić czkawką, ale już teraz na pewno możemy sprzedać Apiacha, bo i tak się nie będzie mieścił do składu, więc nie ma tutaj sensu. Moro oczywiście w naszym zespole pozostanie, a Bejt w naszym zespole na razie pozostaje. Abdoulaye Touré, jeżeli dostaniemy za niego niedługo fajną ofertę, to jestem gotowy się go pozbyć bez najmniejszego problemu. W to miejsce chętnie jestem w stanie ściągnąć chociażby Karola Linettego, o którym gadaliśmy. Dalej mamy Saszę. On wykazuje wielki potencjał i będziemy na chłopaka stawiali, ponieważ to, co jest istotne, to zobaczcie, że on może grać LP, PS-a, SPO, więc nawet jeżeli my go nie wykorzystamy, jeżeli nie będziemy nim grali, to wydaje mi się, że z chłopa po prostu będziemy mieli fajny zarobek. Mamy tutaj także Dabo, wykazującego wielki potencjał, ale ja przyznam szczerze, no nie wiem, czy będziemy mieli dla niego miejsce na rozwój. Tu wydaje mi się, że mamy parę bardziej priorytetowych zakupów, czat, no nie? Więc może być tak, że niego się pozbędziemy. Na pewno Szymon Jeleń odejdzie, przynajmniej na razie. Dalej mamy tego gościa. I kim on jest? On był chyba od nas wypożyczony, prawda? On był, wydaje mi się, że od nas wypożyczony, bo ja gościa nie kojarzę w ogóle. Ewangelista. No nie znam typa, nie? Czad, on był chyba wypożyczony, prawda? Siema Michaelinio, witam serdecznie.
Ewangelista był od nas wypożyczony, mam wrażenie. No bo nie grał dla nas w zeszłym sezonie. Więc jest to na pewno fajny dodatek i ewentualnie... no zobaczymy, czy go zostawimy, czy nie. Na pewno jego przyjście sprawia, że na przykład Bla jest zawodnikiem, którego moglibyśmy od nas oddać, albo Koko. Przyznam szczerze, że tak jak Bla jeszcze dla mnie ma sens, to Koko mam wrażenie, że będziemy w stanie się tutaj pozbyć. Mamy oczywiście jeszcze Klouszka, naszą największą gwiazdę. Mamy Szymańskiego, też gościa, który będzie stanowił o naszej sile. Mamy Antonio Marina, który jest super, bo nawet jeżeli... będziemy chcieli go sprzedać, to tutaj wielki hajs na nim zrobimy, biorąc pod uwagę, ile zainwestowaliśmy. No niestety zawodnik bardzo nieskuteczny. Mamy Kazimira Buresia, który tutaj nie wiem, czy wykazuje. No gdyby wykazywał potencjał, to byśmy o tym wiedzieli. Więc na razie go zostawimy na pewno z innym numerem. No 9 stary, no fajnie, ale nie. Więc możemy mu dać 4 wzwyż, więc dostaje 40. Jemonda jestem gotów sprzedać, ja wiem, że on miał fajny sezon w zeszłym roku. No ale to jest kolejny zawodnik, który po prostu z zespołem musi się pożegnać. Tak więc sporo graczy mamy już skreślony jakby już w naszym notecie jako tych, z którymi chcemy się żegnać. No a teraz czas zobaczyć, czy są piłkarze, których może chcielibyśmy tutaj do siebie pozyskać z tych naszych list. Jest oczywiście Karol Fila, 22-latek, 67 oceny ogólnej, no ale to nie jest poziom, na który my patrzymy w tym momencie. Tutaj potrzebujemy na pewno zawodników zdecydowanie lepszych. Potrzebujemy zawodników powyżej 75, ponieważ no, musimy iść wyżej. Za dużo masz średniaków w tej kadrze. Mam dużo średniaków w tej kadrze, ponieważ to jest kadra średniaka Ligi Francuskiej, więc trudno, żebyśmy tutaj dysponowali jakimiś niezwykłymi zawodnikami. No umówmy się szczerze, byłoby to dziwne, dlatego dopiero ten klub budujemy. Wiem, że kamera padła, czat, wiem, że kamera padła. No, niestety straszliwie się nam przegrzewa. Więc zdaję sobie sprawę, że tutaj ta kadra jeszcze nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. Dobra, tego skauta już zna... a ten kto to jest? To jest Szwajcar, czyli nie pasuje do naszego programu tutaj. Patrzymy tu głównie po narodowościach, ale tu już tych panów wszystkich znamy, więc nie ma co się na nich skupiać jak na razie. No i na razie tyle wiemy. Tak więc słuchajcie, to co jest najważniejsze teraz, powinniśmy się w tym momencie skupić na szukaniu zawodników i na scoutingu. Tak więc załóżmy sobie siatkę z tymi, u tych, z którymi będziemy rywalizowali. Tak więc Eredivisie nas teraz bardzo mocno interesuje. No i zarówno Utrecht, jak i Ajax padną tutaj nam pod lupę. Więc zobaczmy najpierw Utrecht, czy mamy tutaj zawodników, którzy... Znowuż padła! Ja nie wierzę, co jest z tą kamerą, czat, nie? Ja tego nie rozumiem, ona... Najlepsze jest to, że... Nie, no absolutnie tego nie rozumiem. Czekajcie, absolutnie. Zmienię jeszcze raz jedną baterię. Ale to jest naprawdę coś, co mnie irytuje i nie wiem, jak to rozwiązać. Znaczy, no wiem jak, ale drogie to będzie rozwiązanie. Będę musiał czegoś poszukać po prostu. Czegoś, co będzie mogło sobie... Ołaj, ale się walnąłem. Czegoś, co będzie mogło pracować trochę dłużej, bo teraz to nie jest robota. Ale się trzepnąłem, to chyba było słychać. Ołaj. Ałaj, ale się walnąłem. Ała. Dobra. Zobaczmy więc, co tutaj mamy w Utrechcie. Czy jest ktoś, kto mógłby nas z Utrechtu interesować? Mają dwóch bardzo młodych bramkarzy, jak na po prostu dwóch bramkarzy, ale nie ma tu nikogo ciekawego. Lewy obrońca. No nie wiem. Wygląda to wszystko jakoś mega obiecująco, przyznam szczerze. 19-latek. Zobaczmy, prześledźmy go sobie, chociaż wiecie co, nie ma twarzy, to nie chcę. Ale może on. Zobaczmy sobie. 19-letni zawodnik zawsze jest tutaj mile widziany do zeskanowania sobie. To powinien być niezły piłkarz, nie? Bo my go znamy z tego, z Werteru wydaje mi się, więc ja go chętnie sobie tutaj wezmę pod lupę. Tym bardziej, że on pasuje do naszego klubu. Tych Holendrze, no niestety nie. Czy w pomocy jest może ktoś, kogo chcielibyśmy sobie zobaczyć, ten 19-latek? No niestety nie mają, on ma w sobie to coś, więc zobaczmy, ale nie mają chłopaki tutaj w ogóle jakby perspektyw przed sobą według gry, więc ciężko mi powiedzieć, czat. Nie będę patrzył innych klubów niż Ajax i Utrecht, bo to by łamało nasze zasady, słuchajcie. To by łamało nasze zasady, dlatego też zostajemy przy tym, co sobie tutaj początkowo założyliśmy. Zobaczmy więc Ajax Amsterdam. Czy tutaj będzie ktoś, znaczy to, że w Ajaxie powinien być ktoś ciekawy, to jest sprawa oczywista. Serginho Desta jednak nie chce brać. Z tego powodu, że my Serginho Desta znamy już znakomicie i byłoby to
Byłoby to troszeczkę bez sensu w moim odczuciu, więc na niego nie będziemy stawiali. Zobaczmy sobie Kika Piera, Pera Szursa, zobaczmy sobie, aczkolwiek nie, Pera Szursa mieliśmy gdzieś, pamiętam, dosyć długo, więc nie chcę. Więc jeżeli pamiętam, że kogoś miałem, no to nie chcę. Nie chcę go ściągnąć. Ryana kojarzę skądś, ale zobaczmy sobie, bo nie pamiętam, czy my go mieliśmy, czy nie. Mają Labiada, ale to nie jest zawodnik, który bardzo by mnie jakoś interesował. Donovan Dembek to jest oczywiście poza naszym zasięgiem piłkarz. Edson Alvarez tak samo zawodnikiem całkowicie poza naszym zasięgiem. Florian Coman, czy to jest ten, który miał Totsa teraz w FIFA? Zobaczmy go sobie. Dennis Johnsen ma w sobie to coś, ale czy ma w sobie jeszcze ten rozwój? To jest pytanie. Bertrand Traoré. Zobaczmy tego zawodnika, bo on na pewno byłby tutaj ciekawy. I zobaczmy sobie tego Traoré, bo z nim jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Tak więc paru zawodników sobie tutaj przeskautujemy. I to na pewno nas wzbogaci. Zobaczymy jeszcze oczywiście zawodników z Anglii, aczkolwiek no to jest mało prawdopodobny kierunek transferu w naszym przypadku, no bo oczywiście no pieniężnie, finansowo tutaj nie mamy podejścia i raczej te przepływy zawodników idą w stronę drugą, bo zwyczajnie nie jesteśmy w stanie zapewnić im takich warunków i takich uposażeń, jakie dostają u siebie, więc wydaje mi się, że tutaj no niestety ciężko z tym będzie, ale zobaczymy tego Jana Valerego, a nuż się okaże, że będzie mógł do nas wrócić do tej Francji. Damy im na przykład jakiś fajny procent sprzedaży, czyli takie troszeczkę, nazwijmy to zasadę pierwokupu, ale oczywiście no nie w ten sposób to działa. Zobaczmy sobie tych do wypożyczenia, czy jest tutaj jeszcze ktoś, kogo chciałbym sobie tu przejrzeć, ale nie widzę na razie tu nikogo, kogo chciałbym. Oczywiście jest Jan Bednarek, ale sami widzicie, o ile Jan Bednarek przekracza nasz budżet transferowy, więc tutaj nie ma co w ogóle na niego na razie patrzeć, więc patrzymy, czy coś tutaj jest. Obafemi wykazuje wielki potencjał, no to zobaczmy go sobie. Nathan Tella, ale tutaj nic ciekawego. Dobra, więc słuchajcie, sporo tych zawodników mamy przeskautowanych, zobaczymy jak to będzie. Ci zawodnicy nie mają nic wspólnego z narodowościami bałkańskimi, słoweńskimi. Nie mają, ale tak jak mówię, możemy skautować sobie zawodników z klubów, z którymi mierzymy się w pucharach przedsezonowych albo w lidze i tak dalej, ponieważ wychodzę z założenia, że wtedy, skoro widzimy ich jak grają, no to możemy sobie na tej zasadzie tych zawodników ściągać, tak jak było w karierach poprzednich. Wydaje mi się, że to ma sens i dlatego chcę to robić, bo to też nas otwiera na parę innych klubów i wydaje mi się, że to jest naprawdę sensowne. Dobra, słuchajcie, tutaj ustawiamy skład naprawdę mocno oparty o piłkarzy młodych, tych, którzy normalnie miejsca w jedenastce nie mają, tak więc tutaj spokojnie sobie to wszystko poustawiamy. Zobaczymy, jak ten Ewangelista pogra w meczach przedsezonowych. Zaraz będę patrzył też na zawodników, których mi tutaj proponujecie. Pamiętajcie jednak, że no jakby staram się, znaczy na razie tutaj po prostu mamy bardzo długo, dużo dłubania i jeszcze zanim przejdziemy do kupowania, to chwilkę czasu niestety nam tu upłynie, no taka jest prawda smutna, więc weźmy sobie tutaj Dabo, wrzućmy na prawą stronę, tu zobaczymy na lewej tego Abelowskiego, no i na padzie wystąpi sobie młody Bureś, więc jak widzicie, tutaj naprawdę mamy skład taki, bym powiedział, bardzo eksperymentalny. Nawet nie wiem, komu dać opaskę kapitańską. No i niech ją ma ten Popow na razie, bo jest zawodnikiem tutaj no, praktycznie najlepszym. Ten był wypożyczony, więc ciężko kogoś wybrać. Umówmy się, że skład wybrał Popowa, ma tak groźną minę, że moim kapitanem mógłby być. Oczywiście jeszcze zmiany, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych. Chcemy ryzykować jak najmniej zdrowiem naszych zawodników podstawowych, żeby ich po prostu nie potracić, więc wrzucamy sobie tutaj tych wszystkich panów. Jak widzicie, no nie wiążę wielkich nadziei z tym turniejem przedsezonowym, ale wydaje mi się, że nikt się na nas nie obrazi, jeżeli tych zawodów nie wygramy. Tak więc w ten sposób to wygląda. Składzik jest fajny o tyle, że mamy paru zawodników, którzy są niby z podstawy, ale na pewno każda minuta na boisku w ich przypadku jest minutą przydatną. Tak jak jest na przykład u Szymańskiego. Zobaczmy więc, jak to będzie wyglądało. Nont Utrecht, przegrywamy 1-0. Mogło być zdecydowanie gorzej. Tak więc słuchajcie, to co nas teraz naprawdę mocno interesuje, to czekanie na te wszystkie wyniki scoutingowe i przede wszystkim też oferty, które mogą do nas spłynąć. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko nam się poukłada. Zaraz także będziemy, słuchajcie, brali
sobie zawodników na treningi, bo to jest też istotne, żebyśmy stworzyli sobie listę treningową, a przed nami spotkanie z Southampton. Oczywiście drobna zmiana, mianowicie tu zobaczymy sobie Emonda na ataku, bo część zawodników musi odpocząć, nie chcemy ryzykować urazami jakby takimi na siłę, przez to, że na siłę będziemy wstawiali zawodników, tak więc w ten sposób sobie tu zrobimy. Tutaj Brankowicz stanie między, znaczy będzie jednym z obrońców, Reznik zda miejsce Apiachowi tym razem. Tutaj zobaczymy sobie Petrowicza i chyba jest dobrze, słuchajcie, wydaje mi się, że jest całkiem ok, więc zaraz będziemy szli dalej. Slisza patrzyliśmy i chłopak niestety no nie rokuje za bardzo, więc większość tych zawodników z Polski, którzy nawet w rzeczywistości są bardzo dobrymi piłkarzami, tak jak chyba Puchacza jeszcze patrzyliśmy, po prostu oni w karierze nie mają tego czegoś, co będzie, co sprawia, żeby się rozwijali, więc przez to niestety no na nich nie patrzymy, prawda, bo zwyczajnie tutaj w tej grze nie miałoby to sensu. Okej, czas na treningi, słuchajcie, czas na treningi, tak więc zobaczmy, kogo tutaj dajemy. No i przede wszystkim to, co najważniejsze, tutaj Markowicz absolutnie musi dostać trening, nawet nie wiem, czy nie damy mu dwóch treningów, słuchajcie, możemy zobaczyć tego Slisza, ale nie wiem, czy on nam się, tu dobrze rozwinie w tym czasie, w którym teraz jesteśmy. Na pewno Karbownik potrzebuje treningu, bo musimy rozwijać Polaka, bo jest nam potrzebny tu bardzo. No i środkowi obrońcy, tutaj Gwardiol jak na razie musi walczyć, aczkolwiek liczę na to, że środkowi obrońcy, ci nasi będą się po prostu rozwijali poprzez bój i poprzez to, że będą grali. Oczywiście Szymański tak samo jest zawodnikiem, którego sobie tutaj wrzucamy. No i wygląda to okej, jeżeli tylko, jak tylko Gwardiol wbije 75, to wpuści nam kolejnego zawodnika. Markowicza będziemy rozwijali sobie cały czas, to jest naprawdę istotne, żeby on szedł do góry. Tak samo jak do góry idzie ilość followów. Bardzo dziękuję, słuchajcie, wszystkim, którzy tutaj zostawiają followy, tak jak na przykład Jędrek, żeby być na bieżąco, żeby dostawać powiadomienia o streama. Jeżeli wy oglądacie, słuchajcie, ten film na YouTubie, to macie link w opisie, wbijajcie, followujcie, żeby nie przegapić kolejnych transmisji na żywo. Dobra, tak więc co? Przed nami spotkanie z Ajaxem. Na ten mecz jesteśmy całkiem gotowi, ale ja chcę tylko zrobić tutaj drobną zmianę, a mianowicie Karbownik znajdzie się na lewej obronie tym razem, czyli tej pozycji, na której go domyślnie chcielibyśmy ustawiać. Tutaj zobaczymy sobie Moro. Ewangelista zmieni się z Szymańskim, bo Szymański zejdzie sobie tym razem na prawą stronę. Abelowski w tym meczu nie zagra, bo tutaj chciałbym już dać sobie Girotto, a czemu nie? Niech sobie wskoczy, albo dobra, Abeid tutaj chciałby zagrać. No i zagramy sobie zestawieniem Popow Gwardiol. Tu wróci sobie Ewangelista. Chciałem, żeby był kapitanem po prostu ten Popow, ale nam nie chce wskoczyć. Ten, więc weźmy sobie rolę i wraca tutaj rola, ok. No i w tym meczu zadebiutuje sobie Giki, nie, jeszcze Giki nie. Giki zagra dopiero w lidze. Apiach, Karbownik, Marin. Dobra, jesteśmy gotowi. Zobaczymy, jak to więc będzie wyglądało. Tak więc zobaczmy sobie mecz z Ajaxem. No tutaj niestety czuję wielką porażkę, chociaż oni nie zaczęli jakoś niesamowicie. No tutaj raczej nas rozwalą, nie? 0-0. No i pięknie. I to, co najważniejsze, kontuzje nie po naszej stronie, więc piękna sprawa. Zobaczmy więc, co tutaj będzie. Ogromna szkoda, takie tam, nie ma co się przejmować, słuchajcie, nie ma co się przejmować tym pucharem przedsezonowym. Teraz przychodzi nam po prostu czekać, przede wszystkim na oferty, to jest dla nas najważniejsze, żeby spłynęło do nas jak najwięcej ofert transferowych, bo tego potrzebujemy. Gwardiol fajnie nam się rozwija, 75 już ma, więc powinniśmy go usunąć w kolejnych treningach. No i słuchajcie, no widzę propozycję Gumnego, tylko czat, teraz jest moje pytanie, czy chcemy kupować Roberta Gumnego, bo ja zdaję sobie sprawę, że mieliśmy go chyba w innych karierach i często on się pojawia w karierach, ale on idealnie pasuje do tego kierunku, który sobie tutaj wyznaczamy. I powiedzcie, czy bierzemy Roberta Gumnego, czy... Roberta? Dobrze powiedziałem? No Gumę, czy bierzemy Gumę po prostu. Czy bierzemy Gumnego, czy też nie. Widzę, że większość, no dobra, widzę, że wszyscy chcą. Więc myślę, że pójdziemy po niego. Zaraz zobaczymy w takim razie. Ja chciałem zobaczyć tylko, czy Zinchenkę możemy wypożyczyć, ale niestety.
Niestety nie możemy, więc dobra, widzę, że wszyscy są za gumnym. Jóźwiak jest zawodnikiem, który kurczę, no nie wiem czy do nas trafi, przyznam szczerze. Będziemy musieli się mocno zastanowić. No i zaraz, zanim podejmiemy też decyzję z gumnym, poczekamy na wyniki tych wszystkich scoutingów, które gdzieś tam mamy rozesłane. Najgorszy jest problem z tym lewym obrońcą, bo nikogo z tych krajów słowiańskich na lewą stronę za bardzo nie widzę. Mamy raport dotyczący już paru zawodników, więc zaraz zobaczymy. I mamy też propozycję za Piacha, zawodnika, którego jestem gotów sprzedać. Propozycja powyżej jego wartości, więc ja z wielką chęcią oddam go do Belgii, tak? To był klub z Belgii, tak, dobrze mi się wydaje. No niestety, tutaj to nie jest zawodnik, na którego... To nie są zawodnicy, na których chcielibyśmy postawić, to nie są zawodnicy, których potrzebujemy, więc czekamy. Więc czekamy po prostu dalej z nadzieją, że coś fajnego nam się tutaj jeszcze pokaże i poukłada. Mamy propozycję za... A, okej, dobrze, bo ja przeczytałem, że to jest bla i się zdziwiłem, że to jest milion, no nie? Podbijemy troszeczkę z nadzieją, że oni dadzą troszkę więcej. Bo jest na to szansa, więc nie będziemy narzekali oczywiście, gdyby tak się wydarzyło. Rozwój, jeszcze raz rozwój, ale tutaj Gwardiol na razie wypada. Ci obrońcy już są porozwijani tak, jakbyśmy tego chcieli, a musimy postawić po prostu na ogólny rozwój całego zespołu. I w tym momencie potrzebujemy... Bo moglibyśmy wpakować to wszystko w karbownika, ale ja się boję, że on się nie wyrobi jeszcze z tym tak bardzo, więc... Więc w takim razie Szymański musi dostać już drugi trening, żeby jak najszybciej tutaj wskoczyć na te poziomy, których od Polaka wymagamy. Tak więc Szymański, karbownik i Markowicz. Markowicz wskakuje wyżej, więc to mnie cieszy bardzo. No bo to jest naprawdę fajna sprawa. No i lecimy. I lecimy dalej, zobaczymy więc... Zobaczymy w takim razie, co tutaj będzie. Dalej, tak więc mamy propozycję wypożyczenia Dabo i może to jest, słuchajcie, sens. Czat, co myślicie o tym? Może to jest sens, żeby to zrobić, bo my tego zawodnika nie porozwijamy sobie na razie, a jest szansa, że on w tym Norwich rozwinie się tak, że będziemy mogli z chłopaka wycisnąć pieniądze, jeżeli go sprzedamy. Wydaje mi się, że to ma sens, bo w to miejsce powinniśmy kupić zawodnika bardziej gotowego. Typu nawet tego Jóźwiaka, tak? Czyli zawodnika, który już może wskoczyć do składu, bo on... No bo on nie może, on niestety nie może. Podoba mi się bardzo propozycja Kosticza, ale obawiam się, że my Eintrachtowi, znaczy inaczej, Eintrachtowi możemy zaproponować pieniądze i ich to nie interesuje, ale... Ale jeśli chodzi o Kosticza, no to nie jesteśmy w stanie mu zaproponować... lepszych warunków ten, no nie no, zobaczcie, no zarabia 54 tysiące, to w ogóle jest poza naszym zasięgiem, to byłby znakomity transfer i pasujący mega do tego, co tutaj robimy, ale niestety no nie stać nas, niestety nas na tego piłkarza nie stać, nawet gdybyśmy dokonali naprawdę jakichś wielkich rewolucji transferowych. Apiak został sprzedany, to cieszy, mamy propozycję z Mainz, z Emonda, jest to propozycja naprawdę przyzwoita, w dodatku jeszcze scout przynosi nam tutaj Słowaków, ale jak na razie może on, no niestety nie. 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 Więc jak na razie te scoutingi są tragiczne. Bradaric, zaraz zobaczymy w takim razie tego zawodnika, jeszcze tylko dajmy sobie negocjacje z Emonda, bo tutaj naprawdę bardzo fajne pieniądze nam dają. Więc miejmy nadzieję, że uda nam się coś tutaj fajnego wymodzić, jeśli chodzi o niego. Wiem, że kamera padła. Zdaję sobie z tego sprawę. Już zresetowałem. Więc zobaczmy sobie teraz tego Bradaricza, o którym mi mówicie. Bo mam nadzieję, że to jest zawodnik, którego udałoby nam się ściągnąć, że byłby ciekawy. Bradaricz. Chodzi raczej o tego. No, wiele tu wskazuje na to, że to może być zawodnik, którego byśmy chcieli. Co prawda, żałosne jest troszeczkę to, że to jest piłkarz z naszej ligi i jego scouting będzie trwał najdłużej. Ciekawe, jakby nie oceniam pracy moich pracowników, ale oceniam pracę moich pracowników. No, zaczynają się boje o Emonda. Ja się nie dziwię, bo to jest zawodnik, który jednak, pamiętajmy o tym, że naprawdę ma fajny sezon za sobą, prawda? Więc tutaj nie ma co się dziwić, że walczył o niego, ale no fajnie by było, gdyby tutaj troszeczkę te oferty były jeszcze większe i dlatego je podbijam, tym bardziej, że jest na niego popyt, więc możemy tutaj naprawdę powalczyć. Widzę tą propozycję, zobaczmy kogo tutaj mamy.
zobaczmy sobie w takim razie tego środkowego pomocnika. Jakby też środkowi pomocnicy nam się przydadzą, bo tutaj też zmiana pokoleniowa, znaczy zmiana, no nawet pokoleniowa, bo też paru zawodników mamy takich, których po prostu chcemy się już pozbywać, bo więcej się z nich nie wyciśnie i to jest dobry moment, żeby ich sprzedać. Został sprzedany Dabo, to cieszy. Znaczy wypożyczona, mam propozycję za Girotto, ale w tym momencie nie możemy go sprzedać, słuchajcie. To jest ten moment, w którym jeszcze on musi u nas zostać jeden sezon. On jest jakby dla nas konieczny i nie chcę dłubać przy tym środku obrony za bardzo. Chcę, żeby ten środek obrony został taki, jaki jest. Ewentualnie mogę kogoś jeszcze sobie tam dołożyć młodego do rozwoju, ale nie chcę teraz dokładać sobie kolejnego środkowego obrońcy. Znaczy nie chcę jakby sprzedawać środkowego obrońcy. Jakby tutaj nie ma możliwości, żeby do takiej transakcji doszło. Nie chcę zwyczajnie tego robić. Dobra, mamy raporty i to jest teraz coś, na co czekaliśmy. Ale na początku, zanim raporty, mamy dogadaną sprzedaż za tego zawodnika. Wątpię, żeby on chciał odejść do Turcji, ale może. Mamy propozycję za Petrowicza, akceptujemy ją oczywiście. Popow odrzucamy, Girotto odrzucamy i Emonda mamy klepniętego już z Turcji, więc ja to akceptuję. Myślę, że dla samego piłkarza finansowo też byłby to bardzo fajny kierunek, więc jeżeli tylko on się zgodzi, to mamy bardzo fajne pieniądze. No a teraz zobaczmy, bo już paru zawodników mamy z tej Holandii i Anglii przeskautowanych. No ten napadzior nie wygląda jakoś fantastycznie, no ale ten Valery, no powiem szczerze, wygląda pięknie. Jean Valery, Francuz, czyli powrót do Francji Francuza. Miałoby to sens, gdyby nie jeden fakt, tak wiem, że padła kamera. Miałoby to sens, gdyby nie... nie pensja. Słuchajcie, pensja może być tutaj naprawdę problematyczna. On zarabia 25 tysięcy, pamiętajcie o tym. To są duże pieniądze, to jest status gwiazdy u nas. On zarabia na statusie gwiazdy, jakby, i to jest problem. I nad tym będziemy musieli się mocno zastanowić, co się dzieje z tą kamerą dzisiaj, no. To jest dramat, naprawdę, ja jakby, słuchajcie, ja zrobiłem wszystko co mogłem, a ona cały czas wywala, nie? I to jest, to już mnie naprawdę martwi, nie? Bo teraz jeszcze nie jest aż tak gorąco jak może być. No niestety, ta Anglia na razie jest, no to jeszcze nie jest to, to jeszcze nie jest to z tej Anglii, zobaczymy. Na pewno zastanowimy się nad tym Francuzem, nad tym Janem, no ale Gumny ma na pewno tą przewagę, że zwyczajnie jest zawodnikiem dużo tańszym w utrzymaniu i tutaj przewaga Polaka będzie naprawdę gigantyczna. Siema Biały, witam serdecznie. I tutaj przewaga Polaka będzie na pewno no dramatyczna wręcz. Mamy go na liście życzeń, słuchajcie, jakby będziemy w najgorszym wypadku się nim ratowali, ale wolałbym jednak kogoś tańszego, kto aż tak bardzo nie będzie nam tutaj psuł drabinki płacowej. Pamiętajmy o tym, że szukamy też napastnika, bo mimo wszystko tutaj wydaje się, że ta pozycja by nam się przydała, przydałoby się ją wzmocnić. No i Lasana, pewnie tak się to czyta, Traore, byłby na pewno zawodnikiem ciekawym, więc dodajmy go sobie tutaj, bo wygląda on naprawdę fajnie. Ten środkowy pomocnik wygląda nieźle, ale w tym momencie to nie jest, no nie jesteśmy gotowi dać za niego tych pieniędzy. Czy jest tutaj dalej ktoś ciekawy, ktoś na kogo chcielibyśmy postawić? No na razie nie wydaje mi się. Na pewno ten Mazuri wygląda fajnie, o tyle też, że zobaczcie. Mazrowi, nie wiem jak się to czyta. Słuchajcie, zobaczcie, to jest ta różnica. To jest ta różnica, porównajcie go z tym Francuzem. Dwa razy niższe uposażenie praktycznie. No przesadzam, ale dużo niższe uposażenie niż dużo gorszy zawodnik. I to jest coś, o czym, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. I ten kick wygląda też nieźle, powiem szczerze. Bo to są małe pieniądze, mała pensja, a na pewno jesteśmy w stanie jeszcze 20-latka trochę rozwinąć. No i nie ukrywam, że ten Miłosz Mlejkowicz też jest graczem, którego chętnie bym u nas zobaczył i nie wiem nawet, czy się po niego nie pokusimy, bo to jest piłkarz, który może grać dwie pozycje. No właśnie, on może grać dwie pozycje, czyli tu wzmacniamy sobie środek obrony i środek pomocy i wtedy sprzedaż Girotto wchodzi w grę. Więc ja naprawdę jestem gotów zlecić negocjacje. Ja wiem, że go mieliśmy, ale wydaje mi się, że tutaj możemy go kupić jeszcze raz. Czad, co o nim sądzicie? Wydaje się, że to jest naprawdę fajny dodatek jeszcze do tej drużyny. Naprawdę wydaje się, że on jest naprawdę fajnym dodatkiem do drużyny. Bierzemy go czy nie? No chyba, że pójdziemy po zawodnika, który jest moim absolutnym ulubieńcem zawsze w karierach i to by było chyba najbardziej sensowne, słuchajcie. To by było chyba najbardziej sensowne, a mianowicie
Chodzi tutaj oczywiście o gracza. To musimy go znaleźć w ten sposób. Bo w sumie on spełniałby taką samą rolę. A ja bym go tak bardzo chciał u nas zobaczyć, słuchajcie. Ale ja bym go chciał u nas zobaczyć. No to byłby zawodnik naprawdę fantastyczny. Ajajaj, pójdźmy do Sevilli. Chciałbym, naprawdę to jest piłkarz, o którym ja marzę, żeby go kupić. Wydaje mi się, że może się tak skończyć. Nemanja Gwedej. Może się czyta inaczej, ale... ale to jest ten, którego my chcemy. I on może grać zawsze, słuchajcie, on zawsze może grać parę pozycji, przynajmniej tak było. SPDSP co prawda tutaj. Ale ja powiem szczerze, że Nemanie jako dodatek do środka pola chętnie bym zobaczył, chętnie bym zobaczył. Tak więc słuchajcie, mamy dużo scoutingów przed sobą, mamy dużo raportów. Ten odcinek był bardzo bardzo taki techniczny, ogarniający. Ale takie też są potrzebne i wiem, że takie też lubicie. Więc mam nadzieję, że wam się podobał. No i dalsze ruchy podejmować będziemy jutro. Tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie, piona!